Drugi dzień Międzynarodowych Mistrzostw Polski w strzelectwie sportowym. Dziś odbyły się finały w konkurencjach olimpijskich. W drugim dniu zawodów najważniejszym wydarzeniem był finał w karabinie sportowym kobiet w trzech postawach. Tą próbę przedolimpijską ponownie wygrała Sylwia Bogacka, zdobywając tytuł mistrza Polski z wynikiem 678,1 punktu. Na trzecim miejscu znalazła się Paula Wrońska z wynikiem 672,9 punktów. Tuż za podium znalazła się Renata Małe-Różańska, a na szóstym miejscu była Agnieszka Nagaj. Finał przyzwoity, jeżeli się wstrzela powyżej 100 albo gdzieś w granicach 100, to już jest okej. Okay. Tytuł międzynarodowej mistrzyni Polski w tej konkurencji przypadł reprezentantce Szwajcarii Anik Marże. W finale pistoletu sportowego 30+30 strzałów w Mistrzostwach Polski triumfowała Sławomira Szpek z wynikiem 785,7 punktu. Oceniam dobrze, no bo jest złoty medal, ale troszeczkę w finale jednak no było trochę za dużo emocji jak dla mnie. Martwić może występ Beaty Bartków-Kwiatkowskiej, która zajęła dopiero szóste miejsce. Poza zasięgiem znów była Olena Kostewicz. Międzynarodowa mistrzyni Polski zakończyła swój występ z wynikiem 797,5 punktu. Emocji nie zabrakło w karabinie pneumatycznym panów, gdzie oddawano po 60 strzałów w pozycji leżącej. W tej konkurencji brylowali gospodarze. Międzynarodowym mistrzem Polski został Paweł Pietruk z wynikiem 701,4 punktu przed Andrzejem Burdą, który osiągnął wynik 701,1 punktu. O mistrzostwie decydował ostatni strzał. W ostatniej kolejce Pietruk zdobył 10,6 punktu, a Burda 10,3 punktu. To mój życiowy oczywiście wynik, ale zdarzały się wyższe, ale jestem zadowolony. W pistolecie pneumatycznym, gdzie oddawano po 60 strzałów, mistrzem Polski został Marceli Krzysztoń przed Wojciechem Knapikiem. Wyniki wszystkich uczestników pozostawiają wiele do życzenia, ale było dzisiaj bardzo duszno na strzelnicy i może to było powodem tego, że te wyniki były jednak o te jakieś 8-10 punktów za niskie.